ale nawet odwołując się do takiego najbardziej chyba wszystkim znanego w naszym kręgu kulturowym, judeochrześcijańskim czy łacińskim, zestawu zasad moralnych, najważniejszych, czyli dekalogu, nie ma przykazania nie kłam. Klient okłamany czuje się upokorzony i zwykle nie wraca. Kłamstwo jest najlepszym, najskuteczniejszym klejem społecznym, który sprawia, że w ogóle jako społeczeństwo możemy funkcjonować. Wszyscy na tej sali, jak sądzę, pragniemy prawdy w naszym życiu. Reklama ma nas zachęcić do tego, żeby kupić. Jeżeli sprzedamy komuś coś w oparciu o kłamstwo, to być może osiągniemy bardzo krótkoterminowy sukces. Sprzedamy raz. Stańmy w prawdzie. Teraz dzisiaj może stańmy w kłamstwie. Każdy z nas niech sobie zada pytanie, czy chce prawdy, czy nie chce prawdy. I znowu kierując się tezami tej strony, że kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży, ta sprzedaż doprowadziłaby do tragicznych konsekwencji. My nie mówimy o kłamstwie w kategoriach moralnych. By ci, którzy zajmują się pośrednictwem w usługach finansowych, wiedzą, że kłamstwo nie przejdzie i to jest pozytywne. Nadrzędna jest intencja i motywacja.